Witam wszystkich widzów serdecznie, Grzesiek Hakai zaprasza was do Gwintusia. Zagramy sobie dziś niedźwiedzim rytuałem. Na początek słowem wstępu chciałbym wam powiedzieć, że jest to 50. film dla was. Także cieszę się, że jesteście ze mną. No i co, nie ukrywam, że Ulula jest moją najukochańszą kartą. No i postanowiłem oczywiście znów nagrać deck z jej udziałem. Jest to moja ulubiona karta pod względem wyglądu, pod względem tekstów, które zawiera i pod względem tak naprawdę umiejętności. Ma wszystko to, co trzeba. Także nie przedłużając, zapraszam was do omówienia talii. Przejdziemy potem do trzech gier rankingowych. Niedźwiedzi rytuał, zadajemy sojuszniczej jednostce 1 punkt obrażeń. Ładunków mamy 5. Po wykorzystaniu całego lidera tworzymy niedźwiedzia z Falbloda. Zaklęta Karacena do ochrony jakiejś jednostki, jeżeli zaczynamy rozgrywkę. Złoty Necker do wyciągnięcia wierzchnich kart w postaci jednostki, karty specjalnej i artefaktu. Dekret Królewski, warto o niego dbać, ponieważ gramy tutaj dużo kart, które będzie nam potrzebne. Przykładowo Defender dla ochrony, jest jeszcze Sigwald, Knut, Ulula i myślę, że to są najważniejsze nasze karty. Ciri, Erupcja Mocy, możemy zyskać wytrzymałość, to znaczy zyskujemy wytrzymałość, tarczę i zasłonę na rozmieszczeniu. Sigwald, każde jego obrażenie, to znaczy wymierzone w niego obrażenia zamieniają się w krwawienie. Przymierze Stali, ochrona rzędu, tak jak mówiłem. Przy szale 6 zyskujemy punkt pancerza. Mata Hari do dociągnięcia Neckera, ponieważ Necker dostał 10 punktów werbunku, dlatego Mata jest jedną z opcji, z dwóch opcji tak naprawdę, do wyciągnięcia złotego Neckera. Błogosławieństwo, wzywamy nieneutralną jednostkę ze swojego cmentarza do sojuszniczego rzędu. Czy to będzie Sigwald, Defender, Ulula czy Knut Okrutny? O tym się przekonamy, co zagramy tak naprawdę wcześniej w rundzie i co będzie nam aktualnie potrzebne. Tojad do zmienienia siły jednostki wrogiej na 1. Knut Okrutny, zadajemy sojuszniczej jednostce 1, to znaczy 1. Obrażenia równe połowie jej aktualnej siły. Następnie zadajemy wrogiej jednostce tyle samo punktów obrażeń. Czyli jeżeli zastosujemy na 7, zawsze większość zabiera Knut Okrutny obrażeń i będzie można uderzyć również za 4 punkty obrażeń przeciwnika jednostkę. Kiedy Knut ma siły 5, odświeża swoją umiejętność. Ulula, zadajemy jednostce 2 punkty obrażeń. Za każdym razem, gdy wroga jednostka otrzymuje od naszych wojowników obrażenia, Ulula dodatkowo zadaje jej 1 punkt obrażeń, ignorując jej pancerz. Opętany dao do zagrania gradu kamieni. Lugos Siny, za każdym razem, gdy otrzymuje obrażenia, zadaje losowemu wrogowi 2 punkty obrażeń. Jeżeli stoi z Ululą, poprzez to, że ma tag wojownik, może zadawać 3 punkty obrażeń. Herkia Drummond, rozdzielamy losowo 3 punkty obrażeń z rozkazu pomiędzy wrogie jednostki w rzędzie. Jeżeli nie wykorzystamy rozkazu, cały czas sobie Herkia stoi i zadaje losowej wrogiej jednostce 1 punkt obrażeń. Wiadomo, z Ululą, jeżeli stoi, zadajemy 2 punkty obrażeń. Zbrojownia, do wzmocnienia sojuszniczej jednostki o 6, na rozkazie możemy chronić jednostkę 3 punktami pancerza. Księga Wiedzy Tajemnej to jest druga opcja do wyciągnięcia Neckera, ewentualnie błogosławieństwa lub tego typu rzeczy. Grad Kamieni z opętanego dao. Dzika Więź, tworzymy wilki ze Skellige we wrogim rzędzie, zadając im 1 punkt obrażeń. Następnie widzimy 3 opcje i tworzymy brązowego skeligijskiego wojownika, którego nie było w talii startowej. Przy Żądzy Krwi 3 widzimy wszystkich wojowników, oprócz tych, których nie było w talii startowej. Wściekły Niedźwiedź. Na rozmieszczeniu zadajemy sojuszniczej jednostce 2 punkty obrażeń. Następna karta. Wyznawca Meluzyny. Tworzymy na rozkazie deszcz o czasie trwania 2 tur w rzędzie przeciwnika. Jeżeli na koniec tury w przeciwnym rzędzie panuje deszcz, Wyznawca Meluzyny wzmacnia jednostkę na prawo od siebie o 1. Kapłan z Falbloda odbiera jednostce na prawo 1 punkt, a wzmacnia się o 2. Madrome, zadajemy jednostce 3 punkty obrażeń, następnie wzmacniamy ją o 9. Berserker zadaje sobie i losowej jednostce 1 punkt obrażeń, przy szale 3 przemienia się w niedźwiedzia z Falbloda. Wojownik Brockfar, zadajemy wrogiej jednostce 3 punkty obrażeń, jeżeli cel został ranny lub jest ranny, ponawiamy umiejętność rozmieszczenia z 2 punktami obrażeń na innym celu. Jeżeli znowu został ranny lub jest ranny, zmieniamy obrażenia na 1 i wystosowujemy
w jednostkę przeciwnika. Zapraszam Was do rozgrywek rankingowych. I mamy pierwszego rywala, przeciwnik zaczyna. Dla zdrajców jest tylko jedna kara. Ale trafiliśmy. Hochstapler kontra Niedźwiedzi Rytuał. Jeszcze w dodatku jest tutaj obroża. No nie jest to za dobre. Jest opętany, dało bardzo dobrze. Ale naprawdę, trafiliśmy na przeciwnika, który może nas niestety zmiażdżyć. No ale cóż, nie poddamy się, zobaczymy jak to będzie. Mam tą talią na razie 2 do 2. Ulula jest wystawiona na działanie, wiadomo. Oj, jeszcze diakon. Scena jest gotowa. Czas zakręcić kołem. Zagramy tak, żeby się skrócić, dzięki czemu z Neckera również nie będzie można się zaciągnąć gradem kamieni. Już jesteśmy odchudzeni o jedną kartę. Tajemnicza skrzynka z łamigłówką. Zamienimy sobie błogosławieństwo ewentualnie. Zagramy Bersercia. Nie zamieniło się, czyli przeciwnikowi się zamieniło to. Ma tam 13. Myślisz, że zdołasz mnie złapać, głupcze? Zagramy tak. Będzie cię setką ofiar ku chwale twej złożonych. Próbujemy od przeciwnika wydobyć te blokady, ponieważ założę się, że jeszcze ma łowcę Van Morlechemów i konnicę dywizji Alba, przynajmniej po jednym egzemplarzu. Tym bardziej, że gra Hochstaplera to też dużo oznacza. Również gra... Okej. Okay. Zagramy sobie tak. I w to jadę. Wiadomo, że później by nam mogło się to bardziej przydać, ponieważ moglibyśmy wyciągnąć z dekretu coś. No ale cóż, teraz było to chyba bardziej konieczne, ponieważ Tojad zrobił 12 punktów za 8 werbunku, a niejednokrotnie robi dużo więcej. 6 do 9. Jeżeli przeciwnik gra kultystów, musimy go... wygrać z nim na pierwszą rundę i dodatkowo jeszcze wyciągać go w drugiej, także może być naprawdę trudno. Buchurt. Widziałem, jak trzecia część nieba płonie. Sigwald jest zablokowany. Wiecie co, ja chyba sobie rzucę tego Sigwalda, żeby mieć dostęp później z błogosławieństwa do niego. Kim ty jesteś, żeby nas oceniać? Tak. Może dziką więź. Będziemy mieli żądzę krwi 3. Będziemy przebijać również przeciwnika. Oczywiście naprzód, ponieważ panuje deszcz w rzędzie przeciwnika, dzięki czemu to nam przejdzie później. Chyba sobie ochotnika zagram. Bardzo dobre punkty. 20-27. Ma tam jeszcze karty specjalne. Buchurt może świadczyć o fałszywej Ciri, ale zobaczymy. Mamy jeszcze tylko dwie karty specjalne. No dobrze, że się odchudziliśmy, ale przeciwnik też to robi tak naprawdę tą księgą wiedzy tajemnej. Także jest to i plus dla nas, ale minus, jeżeli przeciwnik też się dodatkowo odchudza. Jest wieczne zaćmienie. Dobrze, że teraz. Prowadzi nas Lilith. Hmm.
Jeżeli już jest wieczne zaćmienie, czy powinienem to grać dalej? Może Wilgeforce jeszcze spróbować wydobyć. To też nie jest takie złe. Możemy to jeszcze zagrać. U Luli chyba nie chciałbym rzucać. Bardziej tą dwójkę. Albo dziką więź nawet. Zagramy sobie więc tak. W drugiego ochotnika. I myślę, że dekretu, chociaż dekret dociąga nam z maty którąś z tych kart, także wiecie co, ja chyba sobie tak zagram. Mata. Na tył. Ja mógłbym wyciągnąć Ciri po prostu, o jest Ciri. Mógłbym wyciągnąć po prostu Ciri z dekretu, ale chciałem sobie, można powiedzieć, wzniecić to z maty Kari. O, Yennefer iluzjonistka, co ciekawe. Dobrze. Myślę, że teraz możemy sobie zagrać Ciri. Chociaż... Wiecie co? Zagram sobie tak. 3, 2, 1. No i tutaj zostawiamy raczej to Madrum. Bo nie ma raczej sensu. Mamy dwa silniki. Wiadomo, my trochę przeciwnika wyciągamy. To jest wieczne zaćmienie, to są kultyści. Także jest El Tibaldiu. Dotkniętych klątwą należy przebadać. Umówmy się, przeciwnik naprawdę bardzo mocne karty wystosował. 11 werbunkową El Tibalda. 12 Yennefer. No i wieczne zaćmienie, które ma 13, 14. I wiecie co, ja sobie chyba spasuję, bo... Mamy tak naprawdę remis. Mógłbym tutaj dograć tą Ciri, aczkolwiek myślę, że tak chyba jest lepiej. Wyciągnęliśmy naprawdę dość spore karty. U nas przeciwnik wyciągnął tylko opętanego, który i tak najlepszy jest w pierwszej, żeby go zagrać. Przynajmniej w tym deku. I Sigvalda, którego mamy z błogosławieństwa ewentualnego, także myślę, że... No i dekret, i Toyat. Dobra, to też są bardzo fajne karty, także... Mata też ma 9, ale nie robi nam aż takich, wiecie, przywilejów fajnych, jak na przykład Sigvald, jak na przykład Ulula, czy Knut Okrutny. Jest łowca Van Morlechemów, tak jak się spodziewałem. Fajnie. Przeciwnik niestety ma lidera. Jeżeli spasuje, oczywiście leci Ciri Erupcja Mocy. Ważne, żeby się teraz nie zaciągnąć, bo mamy tylko i wyłącznie kartę specjalną i artefakt w talii. Wiecie co? I ta ręka jest naprawdę genialna. No i oczywiście Ciri. Fajnie, że stoi Ulula. Zasłonimy się Defenderem. Niestety przeciwnik może sobie skopiować naszego Defendera, ale... Cóż. No i tak musimy grać. Zagramy sobie chociaż Hochstapler. Defendera, żeby chronić jednostki. Co ciekawe, przymierze stali mają, zobaczcie, jest facet i kobieta. I mają teksty. Najprawdopodobniej dwa mówi teksty kobieta i dwa mężczyzna. Być może jest ich więcej,
nie zwróciłem na to jakiejś aż takiej szczególnej uwagi, tylko na to, że właśnie czasem mówi mężczyzna, czasem kobieta. Dobrze więc, możemy sobie ze spokojem zagrać nawet knuta teraz. Pokaż, z jakiej gliny cię ulepiono. Oczywiście zjedziemy go do siły 5, żeby miał przychylność tego, że może odświeżyć swoją umiejętność. My nie możemy się dostać na razie do diakona. Ale możemy sobie zaraz wyciągnąć Sigwalda. Jest wtajemniczony. Bardzo nie lubię tej karty. Dobrze. Błogosławieństwo Sigwalda. Cyk. Ach, szkoda, że nie szło we wtajemniczonego, ale on potrzebuje brązowej jednostki do nasycenia. Także musi się przedostać przez lidera i dodatkowo my musimy zagrać brązową kartę. To jest dobre, ponieważ... Aha, jest zablokowany, czyli nie będzie zyskiwał pancerza. Dobrze, zagramy sobie Neckera. Myślę, że tą grę mamy bez problemu. Kogo by tu wzmocnić? Niech będzie Defender. Trzeba uważać na przeciwnika ewentualne Igni. No bo wyłożyłem się właśnie grając dwie czternastki, mi przeciwnik spalił. Także naprawdę grubo. Następnie poleci Ulula. Jest Drakkar przedni. Ty obstrany pomiocie pijanego śledzia! Zniszczymy sobie to. Ululi nadamy pancerz. Zobaczcie, ile krwawienia. 22 punkty. Bardzo ładnie. Naprawdę rozgrywka się ułożyła po naszej myśli. Myślę, że przeciwnik nie ma najmniejszych szans. No właśnie. Szkoda, że nie dał nam dokończyć, no ale cóż. Mamy tą talią na razie 3-2. Skorpi dostał. Cały czas jestem w trzeciej randze, bo wypróbowuję nowe deki. Także sami wiecie, o co chodzi. Zapraszam do kolejnej rozgrywki. Jest następny rywal. My zaczynamy. Mirror, ale zapewne przeciwnik nie gra tego samego. Nie spodziewa się na pewno też właśnie zaklętej karaceny. Grat kamieni do deku. Wściekły niedźwiedź jest bardzo dobrym rozpoczęciem, ponieważ jest to 8 punktów. Mata dociąga nam wiadomo co, Neckera. Więc możemy nawet go, jeżeli mamy ochotę, wymienić. I chyba tak zrobię, żeby mieć czym grać na pierwszą rundę. Po to ona tutaj jest. I wyznawca chyba też. Jest Ulula. Prześlicznie. Oczywiście wzmacniamy ją. Zaczniemy sobie od niedźwiadka. Kiedyś trzeba będzie przysiąść do gwincika, żeby właśnie wbić tą rangę pro. No ale widzicie, ja tak nie mam teraz czasu ostatnio. Dlatego staram się troszeczkę tylko pograć. No i co jakiś czas właśnie wrzucić wam filmik. Staram się prawie codziennie, ale czasem wychodzi co drugi, trzeci dzień. Wilfred, pomóż się. Wilfred,
ale średnio można powiedzieć, że co? Dwa filmiki są na 3 dni, także nie jest źle, myślę. Tutaj nieźle przeciwnik zrobił. To będzie takie czyste, wiecie o co chodzi. Czysty self-und. Zagramy sobie opętanego. Teraz losowe obrażenia nie są dobre, jeżeli stoją druhowie. Ale będziemy i tak musieli coś wyrzucić w taki sposób. Morkwarg. No i szczerze, średnio mamy co zagrać. Zagram sobie już tego Bersercia, już trudno. Minusem jest to, że jak on zagrał Morkwarga z ręki, jak go pochłonie czymkolwiek, to właśnie wróci mu z cmentarza. Także meluzyna jest. Zagramy Ciri. Koniec. Może przeciwnik teraz będzie pasował. Bardzo ładnie Berserker uderzył dwa razy w Morkwarga, ale i tak meluzynka zrobiła swoje u przeciwnika. Jest onej romancja. Pod Svalbloda. Naprawdę nieźle. Tym bardziej, że my zaczynaliśmy. Naprawdę nieźle. Muszę tutaj oddać przeciwnikowi chyba tą rundę. Żeby mieć później zastosowania, wiecie. Żeby móc Ulule spokojnie rzucić sobie z Lugosem, z Herkią, z Knutem i Sigwaldem. Pasujemy, mamy 7 punktów carryoveru. Zamaszysty. Okej, wracam u Morkwarg już z Fatum. Także bardzo dobrze. Nie mamy już jednak carryoveru. Chyba przeciwnik będzie chciał grać na 2-0, jeżeli ściągnął nam Ciri. Czyli co, możemy spodziewać się Fukusi, błogosławieństwa również. Zostawiamy sobie księgę. Chociaż czy na pewno? Nie mamy nic takiego na cmentarzu na razie. Defender by się bardzo przydał. Jest Sigwald. Dobrze. Tak zagramy. Myślę, że jest naprawdę mocno. I z Matyhari dobieramy właśnie przymierze stali nasze. Oj, tam będzie Gudmund. Także bez w ogóle zastanowienia się. Dwa ładunki trzeba zostawić pod Knuta. Gudmund ze względu na to, że sobie cofnie te karty właśnie do talii. Jest do Regaraj. Ludzkość jest. Zagramy sobie Matyhari. Tańczmy, noc jeszcze młoda. Chociaż wiecie co, może źle zrobiłem, że teraz. Bo przeciwnik miał 6 kart, teraz może spasować. No, źle zrobiłem. Jeżeli spasuje, to moglibyśmy wygrać tak kartę, a teraz... O, rzucił, no to dobrze. Jest Defender u przeciwnika, u nas też poleci. No widzicie, powiedziała kobieta, tutaj powiedział mężczyzna. Chyba 3 teksty ona ma, także podejrzewam, że on też. No to jest mocne. Dobra, Sigwald,
Kim ty jesteś, żeby nas oceniać? Żeby on dostawał w razie czego obrażenia z tego statku, a nie jakieś inne nasze karty, ponieważ każde obrażenie wystosowane w Sigvalda zamienia się w krwawienie i mamy dzięki temu właśnie przywileje później z rozkazu, że możemy uderzyć w naszą jednostkę sojuszniczą i wzmocnić się o wartość krwawienia. Także jeżeli chodzi o Sigvalda, w idealnym momencie został wystosowany. Teraz najprawdopodobniej poleci Gudmund, ale zobaczymy zaraz. Nie, jest lawina Beckera. Akurat trafiło. Uwierzycie? Niewiarygodne. No dobra. Może Herkia najpierw jeszcze? Boję się, że ma Sirocco. Błogosławieństwo w Defendera. Niech bogini chroni cię od złego. Bo on się chce dostać do naszego Sigvalda. Także my mu na to nie pozwolimy. Przeciwnik Neckera nie gra złotego. Teraz poleci najprawdopodobniej Knut. Ulula z Herkią chyba sobie spróbujemy zostawić ich. To jest mocne. Jest Gudmund pyskaty. Serio? I nic nie trafiło w Sigvalda? Niewiarygodne. Po prostu niewiarygodne. Żegnamy Defendera. Tutaj zagramy sobie tak, żeby mieć odświeżenie umiejętności. Mógłbym już to zastosować. Wiecie co? Chyba sobie tak zrobię. Chociaż nie, bo jak ma Igni... Nie, na razie. Może nam oczyścić to krwawienie ewentualnie czymś. Ale myślę, że... jest dobrze jak jest. Jest zamaszysty, w Knuta. Rzecz jasna. Zagramy sobie spokojnie dziką więź. Tutaj już nie mamy żadnej karty specjalnej i nie możemy kliknąć. Herkię wolałbym zostawić na później. Bardzo słabe te karty. No ale mamy żądzę krwi, także... zrobimy sobie tak. Moja hańba dobiega końca. Taki numer. Przebijamy cały czas przeciwnika. Przez to nie wykorzystuję właśnie tego Sigvalda. Żeby, tak jak mówię, nie miał ewentualnego Igni. Mamy trzecią rundę. Ale przeciwnik ma Meluzynę na 15 punktach. I ma jeszcze Svalbloda. Najprawdopodobniej jeszcze wyciągarkę też będzie miał. Onej romancję, bo zagrał ją. Także naprawdę będzie grubo, do samego końca. Czy ja to chcę? Chyba nie. Chociaż może być lepsze niż wyznawca. Albo i nie. Nie, dobrze, zagramy sobie w ten sposób. Zaczniemy od Ululi. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, czuję, że tu możemy dostać. Ale na pewno się nie poddamy. My możemy sobie rzucić następnie kapłana. On zrobił w ten sposób, tak? To wiecie co, ja sobie zagram Herkię jednak. Zostawię rozkaz Ululi.
Dzięki temu teraz się zmieni ten bękart Svalbloda, a nie później, kiedy on wystawi tego Svalbloda, prawda? Oj, jest Harald. To jest mocne. To jest naprawdę mocne. Zagramy sobie tak. 3, 2, no i jeden muszę tutaj. Zostawimy cały czas ulule w spokoju. Ten wyznawca meluzyny, no będzie musiał zostać rzucony najprawdopodobniej teraz. Oj. No właśnie, lepiej by oddała zbrojownia jednak za tego wyznawcę. No cóż. No i miejmy nadzieję, że trafi w wyznawcę albo w Herkię. Wiecie co, może ja sobie jeszcze tak zrobię, żeby był dodatkowy, że tak powiem, removal pod to ewentualnie. Jest dobrze. Jest Svalblot. No i tam mamy Luzynę. My mamy Lasce i teraz tak. Naprawdę mocno. Zagramy tak. Herkię wykorzystamy. Zagramy tak. Jasny Gwin. 6-9 i Meluzyna, moim zdaniem. Jeśli tam jest Meluzyna, to mamy to. Ale teraz też to mamy. To ci się udało. No i jeszcze mu powiemy, że zabierzemy go na Skellige w kajdanach. Dziękujemy bardzo. Bardzo dobra gra przeciwnika, uważam też. Naprawdę wyborna. Mamy tą talion 4-2, bardzo fajnie, ale była już taka iskierka nadziei tylko, bo myślałem już w pewnym momencie, że przegraliśmy, no ale udało się. No i cóż, zapraszam Was do ostatniej batalii. Jest ostatni rywal, Skellige. Moja piękna Kalanty. Blask chwały kontra niedźwiedzi rytuał. Mamy opętanego Dao, co daje właśnie nam fajną wartość na początku, bo my chcemy się jak najszybciej z niego skrócić akurat, także nawet dobrze będzie, jak wystosuje jakiś drakkar przedni czy coś na wzór. Dwójeczkę jedną wymienię. To jest bardzo dobre rozpoczęcie, tak jak mówiłem na zeszłej gierce. Tylko ten kapłan mi teraz nie pasuje aktualnie, także myślę, że w ten sposób zagramy. Nie mamy zbyt fajnej ręki, jeżeli chodzi o zaklętą karacenę, więc może na berserkera sobie to rzucę. Albo na wyznawcę meluzyny. Tak, tak sobie zrobimy. Oczywiście niedźwiadek. Doktor Akola. Jest wódz zwierzyn. Szkoda, że my zaczynaliśmy, bo to jest talia dosyć wolna na pierwszą przeciwnika. Dobrze, zagramy sobie tak. Myślę, że niech będzie w ten sposób. Jeżeli trzeba będzie, ja sobie rzucę tego wyznawcę meluzyny. Ale myślę, że berserker najpierw poleci. Jest u przeciwnika berserk. To tylko drażnięcie. Mogę również w opętanego Dao nawet polecieć. I myślę, że wiecie co, chyba się tak skrócę. Bo to jednak im wcześniej zagrane, żeby później nie zaciągnąć się Neckerem, tym lepiej.
tak wam polecam grać. Bo jak wyciągniemy z Neckera, to no niestety będzie to minusowe. To będą minusowe wartości wtedy. Okej, okay, teraz u nas Berserker. Może trafimy w wilki ze Skellige. Jeśli mam umrzeć, biorę cię ze sobą, bratku. Przekozackie teksty ma też Berserker. Okej. Co tam sobie zagra? Ochotnika Ancreid? To może być, wiadomo, też Aced. Hyr może być. Także... dobrze by było go wyciągnąć. Ja sobie chyba zagram tego wyznawcę jednak. Przecież jest duża przewaga. Co by tu zrobić? Mogę sobie zagrać dekret w Ciri niby. Ale nie skróciliśmy się na dość tyle mocno. 21-11. Mogę sobie też zagrać księgę w dziką więź, ale sam nie wiem jeszcze. Wiecie co, nie? Zagram sobie tego wyznawcę. A czcić będziemy cię setką ofiar po chwale twej złożonej. Uaktywnimy sobie deszcz. Po aktywowaniu deszczu mogę myśleć wtedy o pasie. Spokojna głowa. Zaopiekujemy się twoimi dziadkami. I teraz już sobie spasujemy. Myślę, że przeciwnik też ucieknie. Nie wierzę, że to zagra. Nie ma takiej opcji. A byłoby fajnie, jakby teraz zagrał jednostkę. Naprawdę byłoby fajnie. Co? Serio? Fukusia. Chcesz dla niego zrzucić ogon, a co on poświęcił dla ciebie? Strzała w tyłko czy dwie. Nic by to. No już przewaga się zmniejszyła, ale wiecie co? Ja chyba sobie tutaj, tak jak mówiłem, to chyba tak zrobię. Jest to jednak 12 punktów do zrobienia. Wiadomo, że wilki ze Skellige mogą mu wrócić, jeżeli tylko dostaną z deszczyku. Fajnie, że zobaczyliśmy Fukusję. To jest nasz plus, bo my tylko z takich lepszych kart wydaliśmy opętanego Dao. Ach, wilki ze Skellige wracają. Ale czy on to robi? No właśnie. No właśnie, panie przeciwniku. Chyba, żeś się pan troszeczkę zagalopował i mamy długą rundę od razu. Czyli Ciri jest niepotrzebna. Jedyne co, to będzie chronić nas tarcza, także tylko to jest plusem. Mamy dostęp do Neckera z Księgi Wiedzy Tajemnej. Tojad może się też przydać, na Juttę na przykład. To jest spoko. Dzika więź. Dekret pod Knuta albo Przymierze Stali. I wiecie co, mamy tak, kartę specjalną. Chyba jest dobrze tak naprawdę, z taką ręką jaka jest. Co mamy z błogosławieństwa? No z błogosławieństwa mamy mało rzeczy fajnych. Dobra, tak gramy. Ryzykowałem trochę, ale mieliśmy potem jeszcze jedną wymianę. Kertrolde. Statek przedni. To zaczniemy sobie z Defendera.
No to będzie batalia. I to na wagę złota. Mamy potężny Toyad najprawdopodobniej. I mamy podwójnego Lasseya, to jest też dobre. Wabjorn, oszałamiające zapewne. Ciężko było, żeby coś tam nam ustało. To jest minus. Co by tu zrobić, wiecie co? Tutaj może być bardzo dobre. To znaczy bardzo dobra taktyka na odrzucanie. My sobie zagramy Neckera później. Toyad też na przeciwnika, no a Herkę bym odrzucił. Spróbuję, bo naprawdę możemy mieć z tego większe korzyści, dużo większe. On ma tutaj do wykorzystania 6 punktów obrażeń. Usiądź do stołu, nabijmy się. Tutaj zagramy sobie Toyad. Już obojętnie, czy w Tof, czy w Jutte, może nawet Ulule będę musiał wyrzucić na cmentarz. Jasny gwint! Batalia jest nie z tej ziemi. Dobrze, że mamy podwójnego Lasseya, czyli podwójne ostatnie słowo. Także o tyle jest dobrze. Przeciwnik gra Raizy. Także myślę, że dobrze, że robimy w ten sposób, jak robimy na razie. Mhm. Sami widzicie. Zamaszysty cios na cmentarz, no i Ulula też poleci. Przykro mi, Ululcia. Przeciwnik spasował, no i dzięki temu wygrywamy, i to z Kretesem. Dziękujemy przeciwnikowi, udało się. Naprawdę niezwykłe batalie dzisiaj na 50. Na 50. filmik, 5 do 2 jest tą talią, także naprawdę fajnie mi się to tym grało. Aczkolwiek jakiś zakazany rytuał na jakiegoś sowę, tyra, czasem by się przydał, ale z kolei czasem jest tak, że mamy Sigwalda dość dużego, by to nam troszeczkę przeszkadzało. No nic, dzięki wielkie za oglądanie, za wspieranie, za to, że jesteście ze mną. Trzymajcie się, mam nadzieję, że się podobało. Link jest w opisie. Trzymajcie się, cześć.